Od dziś, 18 maja, obowiązują nowe przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Mowa o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, rażącym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości, czy kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania do tego stosownych uprawnień. Dla przeciętnego kierowcy największe znaczenie może mieć wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym kierowcy zatrzymanemu w terenie zabudowanym za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę lub więcej, patrol na miejscu obligatoryjnie zatrzyma prawo jazdy. W przypadku rażącego przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, jest to ponad 50 km na godzinę, policjanci obligatoryjnie będą musieli zabezpieczyć prawa jazdy. Te prawa jazdy decyzją postępowania administracyjnego będą zatrzymane na okres 3 miesięcy. Gdy dana osoba ponownie wsiądzie za kierownicę, będzie zatrzymana przez policjantów, ten okres będzie wydłużony do pół roku. Następne takie przewinienie będzie już traktowane jako przestępstwo. Osobie takiej grozi zabranie prawa jazdy i kara do 2 lat pozbawienia wolności. Zaostrzono również sankcje dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000 zł. W przypadku recydywy będzie to kara co najmniej 10000 zł. Również ta kwota będzie wtedy, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek drogowy. Nowością w przepisach Kodeksu Prawa Ruchu Drogowym jest zastosowanie blokady antyalkoholowej. Kierujący, który miał zatrzymane prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, może ubiegać się do sądu o wcześniejsze złagodzenie kary i sąd nakaże wtedy jazdę z takim urządzeniem. Te urządzenia będą musiały posiadać homologację, również co roku będą kalibrowane, czyli będą przechodziły tak zwane przeglądy techniczne. Prowadzenie pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień po ich odebraniu przez sąd od dziś będzie przestępstwem, a nie wykroczeniem. Zgodnie z artykułem 180a grozi nam za to nawet kara do 2 lat pozbawienia wolności. W ustawie Prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, to jest osób, które posiadają prawo jazdy do 2 lat i dopuściły się jednego z przestępstw bezpieczeństwa w komunikacji, na przykład spowodowanie wypadku drogowego bądź jazda w stanie nietrzeźwości, lub jednego z 3 wykroczeń, czyli na przykład spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowanie w stanie nietrzeźwości, bądź też przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 roku. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejście w życie z dniem 4 stycznia 2016 roku.